Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC jest równe BC. Na boku AB wybrano taki punkt D, że odległości AD oraz CD są równe oraz BD oraz BC są równe i ten kąt ma miarę 72 stopnie. My musimy obliczyć miarę kąta ACD, czyli tego kąta tutaj. Wiemy, że trójkąt ADC jest równoramienny. Ten odcinek jest równy temu odcinkowi, czyli ten kącik jest również w tym miejscu. Ponadto wiemy, że trójkąt ABC jest równoramienny, czyli ten kącik jest także w tym miejscu. Możemy podpisać, że i tu jest alfa, i tu jest alfa, i tutaj także jest alfa. Także jeżeli wyliczymy któryś z tych dwóch kątów, to będziemy mieli już nasz szukany kąt. Wiemy, że trójkąt BCD także jest równoramienny. Ten odcinek jest równy temu odcinkowi, czyli skoro tu mamy 72 stopnie, to również tutaj mamy 72 stopnie. W związku z tym, kącik alfa tutaj, stąd możemy bardzo łatwo policzyć. Alfa to się równa 180 stopni minus. 2 te kąty, czyli 2 razy 72 stopnie, 180 minus 144 to 36 stopni. Zatem tyle jest równy ten kąt, zatem tyle jest równy ten kąt, no i ten nasz szukany kąt. Czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź B.